Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mati04 i dzisiaj otworzymy sobie Just King Gita, w którym znajduje się jedna skrzydka, czyli 6 kart i Gianluigi Buffon, karta limitowana. Kosztowało nas to 10 zł, dokładnie 9,96. Jest to 9. Numer 6. Tak. I zaraz i lecimy do otwierania. Zobaczymy, co będzie w następnym zaraz też numerze. Z tyłu gdzieś to powinno być, tak? Jest. Ja chcę się zobaczyć, co będzie z tyłu. To pokaż coś. I wow. Będzie karta z limitowanej edycji, tutaj na zdjęciu mamy Milika, jak dobrze widzę, tak, Milika i figurkę Superstars Football UEFA Euro 2016. Weźmiemy się do otwierania saszetki, a limitka oczywiście z Buffon, to każdy wie. Dokładnie. Stoi. Dobra. Saszetka jest zwykła. Nic prawdopodobnie się nie trafi, no ale zobaczymy. Lewandowski. Więc pierwsza karta jest ok. Nie narzekam. Jest spoko. Alderweireld. Alves. Xhaka. Michy. I key player Verratti. Więc takie mamy karty, środka była taka średnia. Zobaczmy sobie, czy coś ciekawego jest. Jest tutaj ranking najdroższych piłkarzy Bundesligi i najdroższym piłkarzem jest Robert Lewandowski, 80 milionów euro. Potem mamy Aubameyanga, ileś to? 65 milionów, a na ostatnim miejscu, na 20 miejscu mamy Jonathana Taha, 20 milionów euro. No. Tak więc gazetkę kolekcjonerom polecam kupić na przykład nawet tylko ze względu na limitkę, ale limitka zawsze do kolekcji się przyda. Gazeta jak na 10 zł się ją opłaca, nie opłaca, ponieważ jedna skrzydka kupimy ją za 5 zł, czyli za 5 zł dostajemy limitkę i gazetę. Tak. Więc no, to by było na tyle. Do zobaczenia. Do następnego odcinku zapraszam na inne odcinki. I narka, pa i siema.